Cześć, zapraszam Was do testu nowej Cupry Formentor. Jedziemy! Najpierw zrobimy sobie taki walkaround wokół auta, w którym opowiem Wam o Cuprze Formentor, potem będą wrażenia z jazdy, a na końcu moja skromna opinia. Zapraszam! Cupra była niegdyś oznaczeniem sportowych aut Seata, a teraz jest odrębną marką skupiającą się na osiągach i sportowym charakterze. Do testów dostałem wersję z najmniej sportowym silnikiem, czyli wagowskim 1.5 TSI, 150 koni i 250 Nm. Ale jeździłem też 2-litrówką i muszę powiedzieć, że jak na 310 koni to jest naprawdę szybka i ma zacięcie sportowe. Zresztą zobaczcie sami, jak startuje. Jest jeszcze topowa wersja 2,5 litrowa VZ5, 395 koni, którą zapewne otrzyma Robert Lewandowski. No bo jak wiecie, FC Barcelona współpracuje z Cuprą. Także Robert w ramach klubowych zobowiązań pewnie będzie musiał raz na jakiś czas wysiąść ze swojego Bentleya, G-klasy czy innego Ferrari, no i wsiąść do Cupry. Wracając do naszego silnika 1.5 TSI, pierwszą setkę osiąga w 8,9 sekundy i rozpędza się do 204 km na godzinę. Jeszcze Wam powiem o zmierzonym przeze mnie spalaniu. Przy 140 km na godzinę to jest 9 litrów na 100 km, przy 120 7,5 litra, przy 90 6,5 litra, a w zakorkowanym Krakowie średnio 9,6 litra. Skrzynia biegów w tym aucie to 7-stopniowe DSG, przeważnie w wagach, które mają do 250 Nm momentu, czyli tak jak nasz Formentor, bo akurat ma 250, montowana jest skrzynia sucha DQ200. Ale na szczęście dali tutaj skrzynię DQ381, która jest skrzynią mokrą i lepszą niż DQ200. Jest lepsza, bo śmiało możemy sobie w niej wymieniać olej co 60 tysięcy km, przez co pochodzi nam dłużej niż jej koleżanka DQ200. Silnik i skrzynie mamy omówione, to lecimy dalej do wnętrza. Wnętrze jest przestronne i wysokie osoby nie będą miały problemu z miejscem na nogi czy na głowę. Zarówno z przodu, jak i na tylnych siedzeniach. A stylistycznie wnętrze wygląda naprawdę świetnie. Super robotę wizualną robi tutaj ambientowa listwa oświetleniowa, którą poprowadzono wzdłuż deski rozdzielczej, no i także na drzwiach. Bardzo ładna jest też sportowa kierownica, a przy okazji jest wygodna. Materiały we wnętrzu są poprawne. Ja nie jestem z tych testerów, macaczy, którzy szarpią za uchwyty i wyginają wyświetlacze. Mnie wystarczy, jak w aucie nic nie trzeszczy i nie wygląda na chamski plastik. Tutaj jest wszystko dobrze spasowane, ładne i nie trzeszczy. Idźmy teraz do systemu infotainment Cupry i jego obsługi. Jak dla mnie jest to spory minus tego auta. Nie jest on tragiczny, ale od grupy wag wymagałbym więcej. Minusem jest dla mnie przeciętna intuicyjność obsługi systemu z kierownicy. Trzeba to wszystko parę razy przeklikać, żeby się nauczyć. Kolejnym minusem dla mnie jest intuicyjność tego wyświetlacza, bo na przykład pomimo wielu prób nie udało mi się połączyć z Android Auto. Były tutaj zapisane jakieś profile innych osób, których nie mogłem wywalić. No i skoro ja musiałbym szukać tego w instrukcji, no to znaczy, że intuicyjność jest słaba. Bo na przykład wsiadam do nowego Focusa z systemem Sync 4, do Tesli czy do nowej Mazdy i od razu umiem wszystko obsłużyć, a na przykład Android Auto łączy mi się momentalnie. I tak to powinno wyglądać. I przechodzimy do bagażnika. Mamy tutaj 435 litrów, także ani mało, ani dużo, lecz w sam raz jak na crossovera. I tym bagażnikowym akcentem kończymy nasz walkaround, a teraz powiemy sobie o wrażeniach z jazdy. Cupra Formentor z tym najsłabszym silnikiem 1.5 TSI no to nie jest rakieta. Raczej dobrze wyglądający crossover do sprawnego przemieszczania się po mieście. Tak mówiąc ogólnie, to Formentorem jeździ się bardzo dobrze. Zawieszenie i układ kierowniczy są precyzyjne, pokonywanie zakrętów tym autem to przyjemność. Brzmi to jak takie slogany motoryzacyjne, ale tak naprawdę jest. Jeżdżąc Formentorem z tym silnikiem 1.5 TSI, czułem się, jakbym jechał takim podwyższonym sportowym hatchbackiem. Jeżeli chodzi o wyciszenie, to jest tak adekwatnie do tego segmentu. Wiadomo, że w SUV-ach i crossoverach przy prędkościach autostradowych generują się spore opory powietrza. No i to słychać tak mniej więcej od 120 km na godzinę. Ten szum w kabinie stopniowo narasta. Ale uważam, że jest znośnie. Ile kosztuje Cupra Formentor 1.5 z DSG DQ381 z 2022 roku? Ceny startują od 137 500 zł, a za naszą testówkę trzeba zapłacić 149 500 zł. Teraz jaka jest moja opinia na temat tego samochodu? No ta konfiguracja, czyli 1.5 TSI DSG, jest dla ludzi, którzy chcą mieć sportowo i rasowo wyglądającego crossovera, a z drugiej strony nie chcą mieć kosztów związanych z eksploatacją 300-konnych silników, tak jak to ma miejsce w innych Cuprach. Chciałbym podziękować grupie dealerskiej PGD, pod którą podlega salon Cupry w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej, gdzie zostałem miło i profesjonalnie przyjęty przy odbiorze Cupry. Jest u nich dostępny nowy elektryk od Cupry, czyli Cupra Born. W tym salonie są też do kupienia Seaty, także dziękuję jeszcze raz za wypożyczenie Cupry i zapraszam wszystkich do odwiedzenia salonu. Dziękuję też Marcinowi ze Skawin Drone za świetną robotę przy nagraniu Formentora z drona. Jeśli potrzebujecie jakichś usług związanych z filmowaniem z powietrza, to Marcin Wam na pewno pomoże. Last but not least, dziękuję Pawłowi za zmontowanie tego materiału. Sporo się narobił, ale moim zdaniem było warto. Najlepiej Wy to ocencie w komentarzu. Chcecie zobaczyć moje profesjonalne studio do nagrań dźwięku? No to właśnie widzicie. Tak nagrywam dźwięk. W samochodzie z laptopikiem na kolanach na parkingu osiedlowym, także pełna profeska. Jeżeli Wam się podobało, to subujcie, lajkujcie i komciujcie. Staram się, żeby te materiały były za każdym razem coraz lepsze, jakoś tam się poprawiały wizualnie i audiofilsko. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.